Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Pora na szóste spotkanie z Tomaszem w grze Insight. Ostatnio zostawiłem go na brzegu, przy przystani, zatoce, ponieważ stwierdziłem, że jest w strasznych tarapatach, biorąc pod uwagę to, że z oddali strzela do niego prawdopodobnie działo artyleryjskie. Ale moi drodzy, niestety to nie jest działo artyleryjskie. To fala energii, fala dźwięku, która uderza o brzeg i niszczy wszystko. A teraz Tomasz będzie miał ciężką przeprawę, która, miejmy nadzieję, zakończy się sukcesem. Nie jest to najłatwiejsza część gry, ale wybaczcie mi to, jeżeli coś pójdzie nie tak. Jeżeli z wielkim bólem będziecie widzieć, jak Tomasz roztrzaskuje się o cokolwiek, bo tak naprawdę zostanie zmiażdżony jeszcze nie raz i zniszczony, zabity, poćwiartowany. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie muszę sobie poradzić z tym. Zobaczymy, czy przeskoczę. O właśnie, teraz i aby ta fala uderzyła. O właśnie, jest, udało się. Nie uderzyła drugi raz i teraz będę musiał czuć to pulsowanie. Aj, dobra, spóźniłem się, Tomasz, za chwilę. Okej, uderzyło i teraz szybko. Jest! Udało się! Bardzo się cieszę, tylko teraz w tym problem, że żeby przebiec na prawą stronę, to ja będę musiał to najpierw otworzyć, a dopiero później przebiec. Także mamy straszny problem. Oby to się udało. Proszę, proszę! Jest! O tak! Bardzo się cieszę. No i co teraz? Tomasz, spokojnie, poczekaj. Dobra, jeszcze raz. Moment. Teraz! Ale się cieszę. Wow. Naprawdę, świetnie. Jestem tutaj i powinienem się zająć tym. Zatrzymać to w odpowiednim miejscu i no dobra. Teraz to poruszmy, tak? I biegnijmy szybko do góry. Wow! O nie! No przecież to jeszcze potrzebuje tego timingu dobrego. Aj! Aj! Straszne, straszne to jest, ta fala uderzeniowa jest po prostu niesamowicie niedobra. Okej, mamy dźwięk. Dożyliśmy i szybko do góry. O nie! No właśnie. Roztrzaskało go kolejny raz, bo ja muszę cały czas ukrywać się za tym przedmiotem, który podąża do góry. Zatrzymajmy go znowu. No i dobra, Tomasz. Okej, może teraz. Powinno się udać. Szybko wychodź. Aj! No już teraz wiem, że się nie udało. Ach! Ach, ależ to będzie ciężkie. To będzie niesamowite wyzwanie. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, zatrzymam to trochę wcześniej. Bo już teraz wiem, że to właśnie w tym miejscu powinno być zatrzymane. No i może teraz. Hop, wow, o nie, spadł na dół i się zabił. To było straszne. Próbujmy, próbujmy dalej. Za chwilę to zatrzymam i powinno się udać. Mam odpowiedni plan. Okej, w tym miejscu. Chwila. Tomasz, poczekaj. I teraz zwalniamy to. Jest, powinno być ok. O nie. Strasznie szybko to podróżuje do góry. Wow, trochę źle. Źle wymierzyłem. Może tutaj. Okej, biegnij, biegnij, szybko biegnij. Jest dobrze, w miarę dobrze. Czas zwolnił. Dobra, zostań tutaj. Poczekaj. Za chwilę będzie wszystko dobrze i przeskoczymy na prawą stronę, tylko proszę cię. Okej. Jest! Wow, ale cud, udało się. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Udało mu się uskoczyć i uniknąć śmierci. Odpalmy to. Dobra, za chwilę jeszcze raz.
Tomasz, poczekaj. Jest ten... Wow! Dziwny dźwięk i... Wow! W końcu! Jesteś bezpieczny! Przynajmniej mam taką nadzieję. Co to za dźwignia? Znowu jakaś... O nie! Co tu się dzieje? Dobra, podążajmy tym, podążajmy tym. Znowu ta fala, o nie! O, to jest takie straszne. Co ja teraz mogę zrobić, no? Możliwe, że to mu nie zrobi krzywdy, ale... Muszę przyznać, że... Nie wygląda to zbyt dobrze. No i co teraz? Co tutaj się wyczynia? Wow! Na chwilę się powinienem zatrzymać przy tym ramieniu, ale... Źle sobie wymierzyłem i prawdopodobnie od samego początku zacznę... O nie, na szczęście nie, ale... Ojej, nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, Tomasz, może teraz. Wow! Brakło sekundy! Sekundy przed tym, abyś uchronił się od śmierci. Jeszcze raz, spróbujmy tego. Teraz, Tomasz. Udało się. Super, bardzo się cieszę i... Zatrzymaj się tutaj. Zatrzymaj się, poczekaj. O tak, o tak. Jest. Udało się. Okej, jesteś bezpieczny, wow. Oj. Ależ to było straszne. Chyba najtrudniejsza część w ogóle całego tego świata. Najbardziej złowroga. Ach. Ależ się cieszę, że to już mamy za sobą. Podnieś to do góry. O właśnie, tak. Naciśnij przycisk i spadajmy stąd. O nie, o nie. Ho. Dobra, winda jedzie na dół. Myślę, że nawet nie jest tak źle, ale... Wow, te emocje, te uczucia i Tomasz roztrzaskiwany tą falą uderzeniową tyle razy. O nie, znowu! Znowu ta fala! No to już w ogóle po nim. O nie, co teraz się stanie? Wow! Woda go uwolniła. Nie, tylko się nie utop, proszę cię. To straszne, to straszne. Jak on się może wydostać stąd? Tomasz, wychodź! Proszę cię! O nie! Otwórz to! Na dół, podpłyń szybko! I otwórz to i... Może się uda! Jest! Okej, wypłyń stąd. Widzę światło, więc powinno być powietrze. O, tak. Ach, ale się cieszę. Nie muszę się martwić, że znowu umarłeś od utonięcia. Od utopienia się. Kolejny raz ta dziwna maszynka. No dobrze, niech cię zabierze stąd. O, właśnie tak. Właśnie tak. Tak jak lubisz. Na linię. Buu, pobujać się. Jak dziecko. Jak małe dziecko. Okej, będę musiał to otworzyć do samego końca. I mamy jedyną szansę na to, abyś tam wskoczył. O Boże, ale żebyś nie umarł, proszę cię! No co ty robisz? O nie. Jeszcze raz. Tomasz. Proszę cię, bądź teraz bardziej uważny. Nie mamy czasu, musimy się stąd wydostać. Musimy uciec. Czy tutaj cokolwiek będzie na ciebie czekać? No niestety nie. Co ja mogę? No nic. Zatrzymało się? Nie. O, jest! Udało ci się, wow, ależ się cieszę. No to jest po prostu niesamowite. Te dźwięki, ta cisza, te nieprzeniknione uderzenia
o wodę. Och, ależ to jest okropne. O, światło słoneczne w końcu. No ale cóż, cóż ja mogę zrobić? Znowu musisz płynąć. Znowu musisz się martwić. Możliwe, że utoniesz, ale proszę cię, zaryzykuj i... O, przepłyń tutaj, bo są jakieś schody i możliwe, że będzie światło słoneczne. Zobaczymy, czy nam się to uda. Okej, dwa te same dziwne przedmioty. Uruchommy je. Jednym na prawą stronę, drugim na lewą. Będziemy się musieli wydostać. Najpierw włączymy sobie to. Okej. O nie! Znowu ona! Nienawidzę jej. Mam nadzieję, że ty też jej nienawidzisz. Pamiętasz, jak cię skrzywdziła? Pamiętasz, jak zniszczyła twój batyskaw? No i co teraz? Co tu się wydarzy? O! Ciekawe. No dobrze. Może to nam się uda. Okej. Najpierw tak. Czyli... Muszę mega szybko to włączyć. Okej, najpierw tutaj. No trochę nie bardzo. Tomaszu, wiesz, o co chodzi. Najpierw trzeba to jakoś podbić na górę. A potem strasznie szybko. Dobra, tak. Wow, nie uda się. Jeszcze raz spróbujemy. Dobrze. Już wiem, o co chodzi. Najpierw to. Teraz to. Okej, i... Jest! Udało się! I teraz wyjdziemy sobie dzięki temu do góry. Bardzo się cieszę, że się to udało zablokować w tym miejscu. Jestem z ciebie dumny, że sobie poradziłeś. O, właśnie tak. Cudownie. Co tu ma być? Kolejny raz muszę wskoczyć. O nie. Ten stwór. Ona. Ucieknijmy od niej. Nie podoba mi się to. Tomaszu, uciekaj. Proszę cię. O, właśnie tak. Nie bój się. Jakoś damy radę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Płyń. Aj! Nienawidzę jej. Nienawidzę jej. Nie mam latarki, więc nie pomogę ci w żaden inny sposób. Wiem, że się boisz. Boisz się tam zajrzeć i boisz się wskoczyć. Moi drodzy, to straszne, co go spotka. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że sobie poradzi. Ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Tomasz i tak przeżył już zbyt dużą traumę, jak do tej pory. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.